Chwała Jezusowi. Nie wiem dlaczego, kiedy dzisiaj wszedłem do zboru, ktoś mi doradził, żebym przed kazaniem się przedstawił, że Mirek jestem. To robię to, ale nie mam pojęcia, o co chodzi. Cudowny jest Jezus, amen. Wiecie, to były wspaniałe dni. I tak sobie myślę, jaki mamy przywilej znać naszego Pana. Jaki mamy przywilej kochać Go, czcić Go, modlić się. I to było piękne patrzeć, jak Bóg znowu nad nami dokonywał jakiegoś swojego dzieła. Ja wiem, że nie jesteśmy doskonali. Nie dałoby się przejść przez całe to zgromadzenie, nawet gdyby każde miejsce było zajęte. Nawet gdyby jeszcze ludzie na zewnątrz stali. Nie dałoby się przejść przez nas zbór, żeby znaleźć jednego wśród nas doskonałego. Ale ten, który jest prawdziwie doskonały, święty, żywy i zmartwychwstały, postanowił się nami zająć w tym tygodniu. Jednym dał powołanie, drugim kierunek, innym uzdrowienie, jeszcze komuś nadzieję, jeszcze komuś pokazał, co trzeba zmienić. Jestem wzruszony wspaniałością Jezusa. Bóg w nas coś pięknego zaczyna robić. Wiecie, może takie przebudzenie w czasie postu nie być trwałe, ale nie powinniśmy się zniechęcać. Czytałem niedawno o takim wielkim ewangeliście, mężu Bożym, który naprawdę w mocy Ducha Świętego zwiastował słowo. Na pewno słyszeliście, Billy Sunday. I on zwykł mawiać, właśnie kiedy przechodzili też taki szczególny czas z Bogiem, on zwykł mawiać, że nie przejmujcie się, że to, co czasami w was Bóg czyni w takich niezwykłych chwilach, nie jest trwałe, że znów gdzieś zawalimy, znów zawiedziemy, ale trzymajcie się Jezusa, trwajcie w nadziei i na koniec sobie przepisałem, powiedział w kazaniu tak, że mówi, kąpiel też nie jest trwała, ale warto ją raz na czas brać. Pewne rzeczy ja wiem, że znowu nam ucieknie, znów ktoś coś zapomni, ale jest cudowne to, co na trwałe w nas już Bóg włożył. Amen. Mówimy o modlitwie, poście, o relacji z Chrystusem w życiu chrześcijanina. I nie ma chyba nic bardziej budującego i radosnego, jak modlitwa, po której możemy składać świadectwo umocnionej wiary w Boże działanie, Bożego działania. Powtórzmy, gdzie byliśmy już przez cały ten tydzień? Przez co przeszliśmy? Co, przynajmniej mogę powiedzieć siebie, ale też niezwykłe notatki poczyniłem sobie w czasie usług innych braci. I jeszcze bardziej utwierdzam się po tych porankach i po tych wieczorach. Po tym, że ja wiem, że w domu też się modlimy. Ja wiem, że mamy Biblię, ale lepsze niż wszystko jest być z wami. Tak się cieszę, że was mam. Amen. Spójrzcie na siebie. Czy to nie jesteśmy darem od Boga dla siebie wzajemnie? Chrześcijanin bez modlitwy, to jest to, co we mnie wchodziło, jest chrześcijaninem bez świadectwa. I uczyliśmy się, czym jest modlitwa. Czytałem wam w pierwszy dzień, kiedy tutaj stałem i za chwilę chciałbym, tak troszkę przypominając to, co było w poniedziałek, wejść w to zakończenie, tą koniec tej drogi z zapytaniem, co dalej na naszej drodze. Delikatnie przypominając i wchodząc głębiej. Czytałem wtedy ten przepiękny, mocny werset z Hebrajczyków 4:16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Zrobiłeś to? Przystąpmy, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. To się dzieje. To się dzieje. Bóg nie chce, żeby ktoś na próżno wołał w kierunku Boga, w kierunku Bożego tronu, o Boże miłosierdzie. On powiedział, nie wołacie nadaremne. Jest odpowiedź. Dlatego się modlimy, bo modlitwa niesie wielkie zmiany. Bóg mówi, że chce odpowiadać, że nie krzyczysz daremnie i niepotrzebnie. Mówiłem też taką poważną rzecz, na którą się czasem nie zastanawiamy, czy jest grzechem nie modlić się. Jest grzechem nie modlić się, czytaliśmy, dlatego że nie modląc się nie wypełniamy naszej służby i świadectwa, które zostało nam powierzone, jeżeli my się nie będziemy modlić, mam na myśli teraz Kościół, czyli każdą wspólnotę w Bielsku, która wyznaje, że Jezus jest Panem. Jeżeli my się nie będziemy modlić, to powiedzcie mi, kto się o to miasto pomodli. Styl życia bez modlitwy, mówiliśmy, to jest pogaństwo. I mogę dodać, że rodzina bez modlitwy to jest pokonana rodzina. Miasto bez modlitwy to jest miasto sierota.
Kraj bez modlitwy to kraj, gdzie pogaństwo będzie miało wpływ na wszystko. W miejsce modlitwy i miłości pojawi się polityczna nienawiść i religijne dyskusje i podziały i ubliżanie sobie. Mówiłem wam też o dramacie niewypowiedzianej modlitwy. Nie bez celu to wszystko przypominam, ponieważ gdzieś właśnie w kierunku tego, co postępuje po modlitwie, tej zmiany chcę dziś zmierzać. Dramatem nie są modlitwy niewysłuchane, bo my nie wiemy, kiedy Bóg odpowiada. Czasami znamy na pamięć już ze szkółki niedzielnej, że raz Bóg mówi tak, raz Bóg mówi nie, raz Bóg mówi poczekaj, ale nigdy modlitwa nie jest czymś daremnym. Boga nie można poprosić o zbyt wiele. Nie można sprawić, że Boga zaczyna głowa boleć i gdzieś na tronie chwały w niebie biedny Bóg gładzi swoją długą, siwą brodę, drapie się po swojej siwej głowie i mówi: o ludzie, o co oni proszą, przecież ja, no takich rzeczy to ja nie mogę. Nie, tak nie jest, bo ani Bóg tak nie wygląda, ani taki nie jest, ani tak się nie zachowuje. Jest Bogiem Wszechmogącym. Jest ponad wszystkimi czasami, wymiarami, okolicznościami i niemożliwościami. Boga nie można poprosić o zbyt wiele. On wszystko może. Potem słuchaliśmy słowa, które nas wprowadzało w głębie i w głębie chodzeniem za Panem. Mówiliśmy o tym, że Chrystus podnosi. I niesamowite, notatkę sobie zrobiłem, za co czapka z głowy i dziękuję. Nie ma bezobjawowego grzeszenia. Zapisaliście to sobie? W tych czasach warto sobie nad łóżkiem ten napis umieścić. Nie ma bezobjawowego grzeszenia. Nam się może wydawać, że jest bezobjawowe. Biblia mówi o świecie bez Boga, w jakim on rodzaju ruchu jest. Wiecie, jak Biblia nazywa ruch tej części świata, która żyje bez Boga? Że tajemna moc nieprawości działa. To jest, tego może nie widać, ale jest. Nie ma bezobjawowego, wcześniej czy później wyjdzie. Mówiliśmy o nauce Chrystusa, gdzie pastor podkreślał: zaparcie się siebie, zaprzyj się siebie, nieś krzyż. Tego nie da się wyciągnąć z naszego życia. Tego nie da się ominąć. Nie może chrześcijanin być naśladowcą Boga bez zaparcia się siebie, bez przyjęcia tej prawdy, którą Bóg mówi. Jeśli kto chce pójść za mną, no ja chcę. To Jezus nie mówi, no to kto chce i to się coś stanie, ale niech się zaprze siebie. I to słuchaliśmy, nie będę powtarzał. Piękne kazanie. Wiecie, samo chcę, nie mogę tylko dodać, że niekoniecznie coś oznacza. Ja kiedyś powiedziałem jednemu człowiekowi, że chciałbym kiedyś znowu pojechać na Alaskę, bo to jest marzenie mojego życia. On mówi, to ty już byłeś. Nie, mówię, nie byłem, ale już chciałem kiedyś. Chciałbym znów. Później mówiliśmy o trwaniu w Chrystusie. I tam sobie zapisałem w moim notesie przepiękne słowa. Mieliśmy poetyckiego kaznodzieję. Widać na tle nieba to, czego mi potrzeba. Amen. Nie wiem, gdzie on jest. Jest tam. Chwała Bogu. Dziękuję. To są słowa, które sobie zapisałem. Nie wiem, czy to twoje autorstwo, czy nie, ale świetne. Będę miał w notesie. I inną prawdę, która była poruszona, że najpiękniej kwitnąca gałązka nie przynosi owocu, gdy jest co? Pamiętacie? Co najmniej pół zboru słuchało. Gdy jest obcięta, dokładnie, gdy jest obcięta. I dzisiaj jakby koniec tej naszej tygodniowej przygody, trochę innej niż ta szara codzienność, tej drogi, która raz wam była trudna, tej fascynacji, którą macie w waszych oczach, w waszych słowach, kiedy mówicie, wiesz, już mnie głowa przestała boleć. Wiesz, pierwszy dzień to myślałem, że mi oczy do środka wpadną. Drugi dzień czułem się strasznie, ale trzeci dzień to faktycznie miałeś rację. To nie ja mam rację. Panie i Boże nas, jesteśmy cudownie stworzeni. Cudownie mnie stworzyłeś, mój Boże. On wie, jak w nas działać. W każdym wymiarze, tym duchowym, fizycznym, psychicznym. I dzisiaj dochodzimy do końca tej drogi w tym tygodniu. Ale jest coś dalej. To nie jest koniec. To nie jest tak, że kończy się szczególnie ważna modlitwa w życiu naszego zboru, a od tej pory modlitwy będą mniej ważne. Czy życie będzie mniej ważne? Ciągle pozostaje ważność tego. Proście, a będzie wam dane. Proście, a będzie wam dane. Proście. Proście, będzie wam dana mądrość, będzie wam dana odpowiedź, albo będzie wam dane słowo, że nie, ale będzie dane z góry, troska Ojca o ciebie. W drugiej księdze Kronik są takie przepiękne słowa. Wielu z nas chciałoby je doświadczyć.
Druga Kronik 1:7. Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego: proś, co ci mam dać? Niesamowite. Niesamowite. Proś, co ci mam dać? Bo Bóg chce, by go prosić. I mówi, a ja wam powiadam, w Łukasza 11:9, a ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Kościół musi w takim rodzaju kołatania stać, w takim rodzaju dobijania się do drzwi błogosławieństwa, czyli przed Jezusem. I kiedy Kościół o tym zapomina, to już mamy w Księdze Objawienia pokazane, co się dzieje, kiedy sobie Kościół zapomni, z kim chodzi, kto jest jego siłą i mocą. To Twórca, ten, który ten zbór i wiele innych stworzył, mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, wpuścicie mnie znowu? I wtedy przychodzi przebudzenie, gdy znów ktoś zobaczy Jezusa. Pierwsze, od czego zaczyna się zmiana w życiu każdego człowieka, to jest jego objawienie, objawienie Boga i nasza prośba. Gdyby Bóg się nam nie chciał objawić, to nie wiem, czy wiecie, nie ma najmniejszej szansy, by ludzkość kiedykolwiek znalazła Boga. To jest jedna z fundamentalnych prawd teologii. Dzisiaj będzie trochę teologii i trochę dogmatyki. Ale wierzę, że ciągle Duch Święty będzie usługiwał wam, tobie, mi, naszemu zborowi, byśmy mogli lepiej iść za Jezusem. Gdyby Bóg nie chciał się objawić, to Bóg wyciągnął pierwszą rękę, On się objawił. Człowiek by poszukiwał, wiecie, trudniej by było Boga znaleźć, niż doleczyć do krańców galaktyk, gdyby się nie objawił. Ale On się objawił, wskazał drogę i powiedział, że proście, wołajcie, przychodźcie, mnie się da znaleźć, a moja odpowiedź jest w drodze, kiedy prosicie. I o tym proszeniu dzisiaj i właśnie na końcu tej drogi, którą teraz przeszliśmy, tych przemian, tego, co Bóg włożył w ciebie teraz i w co idziemy dalej jako zbór. A Jezus odpowiadając rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się, dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Pamiętam, kiedyś byłem, to jest z Marka 11, kiedyś byłem na takim wykładzie i ciekawą rzecz powiedział tam jeden brat, już taki starszy, widać, doświadczony w chodzeniu z Bogiem człowiek i powiedział wtedy taką rzecz, dobrze, że czasami Bóg mówi do nas poczekaj i mówi dobrze, że czasami Bóg mówi do nas nie. A ja sobie pomyślałem wtedy, co to ma wspólnego z fragmentem, który przeczytałem, bo on z tego fragmentu wtedy głosił. Bo on mówił, bo gdyby człowiek mógł robić co chce, to mówi, to wiecie, on tak fajnie po śląsku mówił, to te góry, mówi, jak wrony by nam tu latały. Bo my byśmy zaraz po swojemu chcieli świat ustawić. Był kiedyś taki film. Ja szczerze mówiąc, mi się ten film nie podobał. Po pierwsze, nie przepadam za tym aktorem. Poza tym nie podobała mi się inwencja tego filmu, ale to jest kwestia gustu. Natomiast jedna na pewno rzecz była tam cennie pokazana. To był film o człowieku, który poprosił Boga, że chce być Bogiem. Nie wiem, czy oglądaliście to. Że chciałby mieć możliwość czynienia to, co robi Bóg przez jakiś czas. Zapomniałem tytuł. W każdym razie ciekawe było, że wiecie, tak pięknie sobie urządził swoje życie i swój zakątek. Księżyc, romantycznie, słoneczko, zawsze pogoda. Aż w końcu znowu się spotkał z tym Bogiem, a tak Bóg mówi, ja widzę, że ty tu jesteś zadowolony w tym wszystkim, co sobie urządziłeś, ale nie wiem, czy wiesz, że z powodu tego, jak sobie to wszystko urządziłeś, to na drugiej półkuli są tornada, wiatry, powodzie, zimy i burze. Ponieważ one uczmuć muszą to wszystko, co sobie zrobił. Mniej więcej to było przesłanie. Jak mówię, film niespecjalnie mi się podobał, ale myśl jest taka, że gdyby człowiek mógł sobie urządzać życie i Bóg by zawsze mówił tak, mielibyśmy coś takiego, że cokolwiek chce, to się dzieje, nie bylibyście nigdy świętymi. Nie bylibyście nigdy oddzielonymi dla Boga. Nie bylibyśmy nigdy tymi, którzy chodzą z Bogiem. No bo by się nam wydawało, że to, co chcemy, jest najważniejsze. Ale Bóg czasami mówi tak, czasem mówi nie, czasem mówi poczekaj, bo prowadzi nas właściwą drogą. Czasem mówi skręć,
Czasem mówić prosto, tak jak gdzieś tam Izajasz mówi, prawda, że usłyszysz głos, który ci powie, co masz czynić i którędy masz iść. To jest prawdziwie duchowe życie. Bóg Wszechmogący nie jest figurką, nie jest jakimś obrazkiem, jest Bogiem, który mówi, słyszy, odczuwa. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Jest, mijają dni i noce, On jest, choć ludzie biegną obok. Gdy właściwie przychodzisz przed Jego oblicze, nie lekceważąc Go, nie modląc się na odczepnego, to odkrywam tą niezwykłość tego, że Bóg się cieszy. To jest mój Ojciec. On się cieszy, że dzieci stają przed Jego obliczem. Jest Jego radością, kiedy kładziemy nasze życie w Jego dłonie i mówimy Ojcu o naszej miłości. Ty na kolanach, On na tronie. Tak się zaczyna wielka przemiana. Zawsze. W każdej historii. Proś zawsze zgodnie z Jego świętością i z Jego potęgą. Myślę, wiecie, że tutaj właściwie i na siebie mógłbym palcem pokazać w różnych rejonach, czy etapach, czy czasach mojego życia. Myślę, że zbyt wiele modlitw w naszych czasach jest tak na wszelki wypadek, czasem na odszczepnego, bez tej dziecięcej wiary. Nie wiem, może kiedyś ktoś znajdzie tą piosenkę, którą tu wspominam, uśmiechnie się, gdyż ojciec patrzy z nieba. Ona jakoś mi wróciła w czasie postu do mnie. Piosenka sprzed chyba 30 lat temu słyszałem, ale ona ma chyba dwa razy tyle. Bóg jest wspaniały. To nasz Ojciec. Chce, byśmy stawali przed Nim. I wiecie, psalmista pisze, wołałem. Pamiętacie ten dramat, ten, kiedy sobie czytacie psalmy i nie zapomnimy, że to są pieśni, modlitwy, że z głębi serca się wyrywały, to psalmista pisze, wołałem do Pana. A On się nade mną pochylił. To było, przeplatało się w moich modlitwach w tym tygodniu. Duchowe życie to spotkanie z Bogiem, nie z religią. Duchowe życie to spotkanie z czymś żywym, nie jedynie z zapisaną gdzieś na stałe liturgią. Chociaż wiadomo, że jeśli coś 3 razy Kościół zrobi, to już jest tradycja, a jeśli to zrobi 4 razy, to liturgia. Ale to mi nie o to chodzi. Spotykam żywego Boga, który reaguje, na którego się otworzyłem i doświadczam wspaniałych rzeczy. Ale powiem też wam, że był to tydzień, kiedy i doświadczałem oporu przeciwnika. I wcale nie mówię tu o jedzeniu. Mówię o duchowej pewnej walce, o modlitwie, o niektórych moich przyjaciół, o niektóre sprawy, gdzie postanowiłem zrezygnować z mojej opinii i poprosić Pana, żeby mi pewne rzeczy objawił, dał mi mądrość, jak im pomóc. Dał mi takie pomazanie, bym mógł ich wymodlić. Niektórzy z nich nawet tego nie wiedzą, ale na pewno też macie takie osoby, które się modlicie, wołacie u Niego, u Boga. Niestety, czy dobrze właściwie, niestety dla tego świata nie ma działu propagandy. Może świat tak by wolał. Działu propagandy, który będzie uciszał nasze rozczarowania. Czasem są ludzie, którzy mówią, zawiodłem się na Bogu. Bóg mnie rozczarował, modliłem się i nie stało się. I Bóg nie ma żadnego działu propagandy, który mówi, nie, niemożliwe, zawsze się dzieje. Powtarzaj, że zawsze się dzieje. Nie, Bóg pozwala opłakać psalmistom. Bóg pozwoli tobie płakać. Bóg wezwie cię na szczególne spotkanie. Nie rezygnuj, spotykaj się z Nim, przybliżaj się do Niego. Może moje modlitewne życie powinno zacząć się od trwania przed Panem. W ciszy, w modlitwie. Być może to jest to, co Duch Święty chce do ciebie powiedzieć. Może moje modlitewne życie powinno zacząć się od trwania przed Panem i rozważania, dlaczego moja modlitwa wygląda jakby życia, jakby żywego Boga nie było, tak powiem. Coś jest nie tak ze mną. Bóg nie zawsze mówi nie. Dla mnie, jeżeli by zawsze Bóg mówił nie, no to życie właściwie nic by nie było warte, prawda, duchowe. I być może tego doświadczasz. Spotykam się z ludźmi, którzy mówią, wiesz, Bóg nigdy nie robi tego, co ja chcę. Coś jest nie tak z Bogiem? Nie. Warto może w milczeniu zdać się na Pana. Poprosić, spraw moje serce. Co jest w moim sercu, że o różne rzeczy proszę, różnych rzeczy chcę i się nie dzieją. Psalmiści to przeżywali, pisali o tym i żaden anioł nie wycinał tego z papirusu. Nie mówił, o nie, takich rzeczy tu nie będzie. Wiecie, gdyby człowiek pisał Biblię, byłaby o połowę cięższa. Albo 3 razy grubsza, bo by jeszcze dołożył sobie chwały. Ale Bóg nie wyciął tych rozdziałów, gdzie Boży ludzie płakali, upadali, czuli się rozczarowani, czuli się rozbici. Nie ma działu propagandy.
ale ci, którzy wytrwali, którzy, jak psalmista w psalmie 130, trwali, lecz ci, którzy wołali nadal, zmieniali siebie, zmieniali swoje życie, zmieniali to, co Pan im objawił, że w swoim życiu powinni zmienić i znowu wracali pod Boży deszcz, znowu wracali pod Bożą odpowiedź. Może po całym tym tygodniu powiesz, niewiele przeżyłem, ale być może teraz mówię do ciebie, że Duch Święty ciebie kieruje w tym etapie twojego życia, w tym momencie tego, co ci się przydarzyło, co zrobiłeś, co się stało i tak dalej. Być może Bóg cię kieruje w tym czasie na akcję usuwania przeszkód w widzeniu Boga żywego, ponieważ nie zostałeś tu powołany przypadkiem. Jesteś tu po coś. Czy jesteś zadowolony z tego, jak jest? I Bóg nie wymaga, wiecie, tej komunistycznej odpowiedzi. Był taki film z PRL-u, gdzie telewizja człowieka zapytała, czy jest pan zadowolony? On w ogóle nie był, ale co powiedział do telewizji? Oczywiście, że jestem zadowolony. No bo cóż innego można było wtedy do telewizji powiedzieć? Czy jesteś zadowolony? Bóg nie ma działu propagandy. Bóg cię kocha. Być może, jeżeli nie przeżyłeś wszystkiego i powiesz tak, no fajnie tu mówicie, ale ja nie widzę odpowiedzi dla mnie. Być może właśnie to jest odpowiedź. Byś spędził czas przed Panem. Czy nie potrzebujesz, by w twoim życiu zaczęło dziać się to, co niemożliwe? Czy nie wyciszyłeś w sobie tego, co i tak wiedziałeś, że należy zmienić, by modlitwa przywróciła ci tą radość, którą widzisz w innych, to przeżywanie chwały Bożej, to dobro, to wspaniałe bycie przed Bogiem, kiedy się wie, że On mnie kocha i prowadzi moje życie? Mi jest żal mojego czasu i życia. Na to tylko, żeby w nim było dużo mówienia o Bozi. Ja chcę doświadczać Boga żywego. Chcę czegoś więcej. Więc oczekuję, dusza moja, Pana. Oczekuję bardziej niż straże świtu. Bardziej niż stróże poranka. Oczekuj Pana Izraelu. Oczekuj Pana Izraelu, bo u Niego jest wolność, u Niego jest wyzwolenie. U Niego jest odpowiedź. Troszkę sparafrazowałem psalm 130. Psalm, który towarzyszył mi w szpitalu. Pamiętam, pierwszy raz na pamięć całkowicie nauczyłem się tego psalmu, leżąc w szpitalu. W takim dziwnym stanie. Lekarz, który mnie odwiedził, tak spojrzał, pokiwał głową. Przyszedł dziwny, ciężki wieczór. Nie chce się dać to, co ja chcę, a Bóg nie chce odpowiadać na modlitwę. Przynajmniej takie ma się odczucie. I wtedy już wam to mówiłem, ale chcę to powtarzać. To jest moje świadectwo. Powiedziałem Bogu, nigdy nie będę miał o nic pretensji. Przeprowadź mnie przez to. Przeprowadź mnie, mój Zbawco. Zawsze będę mówił, że to nic, że zaatakowało mi oczy. To nic, że zaatakowało mi wątrobę. To nic, że zaatakowało mi nawet serce. To nic, że zaatakowało mi skórę. To nic, bo wiele razy siebie użyłem nie do tego, co trzeba, a chcę siebie ofiarować Tobie. Nie mam żalu, mam pragnienie. Podnieś mnie, uzdrów, więc oczekuję, dusza moja, Pana. Ten psalm się zaczyna takimi słowami: z głębokości wołam do Ciebie, Jahwe. Przepiękny, 130. Zachęcam, pomódźcie się nim, kiedy doświadczacie trudnych chwil. Żal mi życia na coś innego. Proś, bo jeśli nie zaczniesz, nic się nie stanie, nie wyruszysz w dalszą drogę. Ten post będzie pewnym końcem drogi i powiesz, ale ja niczego nie czuję, nic nie przeżyłem. Dlaczego inni się cieszą? Proś na Jego warunkach, tak jak On chce przed Jego tronem. Każdego z was po coś Bóg powołał. Nikt z was się nie nawrócił po to, by być koneserem i słuchaczem kazań. Gdzie kiedyś do mnie podszedł jeden facet, po moim kazaniu gościnnie w innym mieście głosiłem, w zupełnie innym rejonie Polski. I mówi, no to brata kazanie, to bym tak umiejscowił gdzieś na którymś miejscu. Wie brat, wysłuchałem brata 300 kazań i mam top 10, listę przebojów, czekam, kiedy będzie lepsze. Ja mówię, chłopie, ja nie jestem jakaś pop gwiazda. Jak umiem, tak mówię. Jestem prostym chłopakiem z bloków. Mówi, no, gdzieś mi ostatnio powiedziała jedna osoba. I oczywiście ja to przyjmuję, co jak jest. Ta osoba mówi, no wiesz, widzę, oglądała moją bibliotekę, mówi, jesteś oczytany taki i tego. Ja mówię, coś ci powiem. Kiedy przyszedłem do zboru Filadelfia
I pod tą sławetną bramą w Apennicy szczeliłem sobie dwa piwka z kolegą i podjechaliśmy motorem. Miałem wykształcenie podstawowe. Byłem związany papierosami. Piłem coraz więcej. Moje życie zmierzało w kierunku jednego wielkiego przekleństwa, a on się nade mną pochylił. Wiecie, o czym mówię? Ty masz swoją historię. Ja mam moją. To jest moja historia. W mojej historii nie ma żadnej mojej mądrości. W mojej historii nie ma żadnej mojej siły. Jestem niczym para. Gdyby dmuchnął ktoś, to bym mógł zniknąć. Ale Bóg postanowił, że da mi życie. Bóg nie powołał cię na daremne. Słyszysz mnie? Ponad wszystko, jeśli w tym poście wychodzi, że mówisz, czy się stanie, czy będzie odpowiedź, czy będzie jak zwykle, zbadaj swoje życie, nie jesteś tu po nic. Proś, proś na Jego warunkach, tak jak On chce, przed Jego tronem. O tym właśnie jeszcze więcej chciałbym dziś powiedzieć. Ale zanim to nastąpi, jeszcze do paru innych myśli, jeśli chodzi o stawienie się przed Nim, chciałbym was poprowadzić. Wierzę, że Król Królów i Pan Panów, czy to w czasie tego postu, czy wkrótce po nim, czy kiedy będziesz przeglądał spokojnie owoce tego, co przeżyłeś na tej modlitwie, zapyta cię tak, jak tu było cytowane, jak pastor tu głosił w jednym z tych wieczorów, jak został zapytany niewidomy Bartymeusz. Co mam uczynić? Jezus parę razy takie rzeczy pytał. Po co przychodzisz? Czego pragniesz? I poczujesz to w głębi serca, że to jest bardzo ważne pytanie. I w tym pytaniu nie chodzi o to, co masz powiedzieć Bogu, żeby zrobił, ale czego naprawdę pragniesz, bo On z miłości do ciebie ci to przyniósł. On to wiedział przed założeniem świata. Kiedy my byliśmy jeszcze Jego wrogami, On już to wiedział. Kiedy ja jeszcze byłem przeciwko Jezusowi, On już mnie umiłował i wziął ten krzyż dla mnie, dla ciebie. Jest odpowiedź. Słowo Boże mówi w Ewangelii Jana, podobnie jak tam wcześniej czytałem z Marka, a w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Już o nic nie będziecie pytać. Nie ma wątpliwości, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Moje imię jest kluczem, mówi Jezus. Moje imię jest kluczem, mówi Jezus. O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Bóg nie zabrania ci się cieszyć. Bóg mówi, mam odpowiedź. Proś w imieniu moim. W imieniu moim, wiecie, my nie jesteśmy stowarzyszeniem magicznym. Chrześcijanie nie wierzą, że w imieniu Jezusa to jest rodzaj ułożenia słów, czy zaklęcia, które powoduje, że to, co się po tym powie, to się stanie. W imieniu Jezusa jest ogłaszaniem duchowej prawdy i rzeczywistości twojego życia, że chodzisz tymi nogami po tej ziemi w imieniu Syna Bożego i tam, gdzie ty, tam jest Królestwo Boże. Tam, gdzie ty, tam jest Jezus. Tam, gdzie ty, tam zbawienie. Tam, gdzie ty, tam przemiana, bo stało się w tobie i będziesz zbawiony ty i twój dom i twoja okolica. To jest to w imieniu Jezusa. To się dzieje w Jego miejsce. Sprawujemy tę służbę. To nie jest jakieś czarodziejskie słówko. Nie ma żadnych czarów. Słowo Boże jest przeciwne czarom. Nie ma odpowiedzi na modlitwę. W nowotestamentowym kościele, jeśli nie jest zanoszona w imieniu Jezusa, nie ma żadnej innej opcji. Odpowiedzi na modlitwę w nowotestamentowym kościele, bracia i siostry, jeśli nie stajemy w imieniu Jezusa, poddając się Duchowi Świętemu, by nas wypełniał, przemieniał, jedyne drzwi, jedyna droga, jaką mamy przed Boży tron, jest w Jezusie. Takie jest apostolskie nauczanie Kościoła, że nie ma innej drogi, jak tylko Jezus Chrystus. Nie ma innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Amen. A kiedy jest to imię, to jeśli, Jana 14:14, jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim jest tu kluczem zrozumienia, spełnię to. Wspaniała, święta kobieta, Matka Jezusa Maria, bywa obiektem modlitw. To jest niebiblijne.
To jest niewłaściwe. Nie ma ani jednego wersetu w Biblii. Nikt mi nie pokaże wersetu w Biblii, chyba że go tak przekręci, że mój biedny rozum nie wyrobi i wiecie, ludzie potrafią wycisnąć wodę ze skały. Ale nigdzie wprost mi nikt nie pokaże, że gdzieś Bóg powiedział, by się modlić przez kogoś innego niż imię Jezusa. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Nie może to być ani apostoł Piotr, ani święty Antoni, ani święty Franciszek, zresztą święty Franciszek by się oburzył na coś takiego, ani święty Jan od Krzyża. Nie są pośrednikami przed Boży tron. Modlitwa w ich imieniu nigdy nie otrzyma Bożej odpowiedzi. Ja wiem, że wy to wiecie, ale żyjecie w świecie, któremu się wydaje, że wystarczy się pomodlić i można rozliczać Boga z modlitwy. A my jesteśmy społecznością, której się nie wydaje, ale która wie, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Że mamy Boga, do którego mamy dostęp. I że mamy pośrednika, mamy kapłana Nowego Przymierza. Można czytać i czytać list do Hebrajczyków i nigdy nie skończyć. Zachwycać się tym, kogo mamy w Jezusie. Nie są pośrednikami żadni inni ludzie. Tylko Jezus. Przez Niego zmieni się wszystko, co w naszym życiu jest. Lekceważymy święte Boże Słowo czasami na rzecz właśnie takich zwiedzonych nauk. I potem się też ludzie dziwią. W nas tego nie ma. My jakby czytając Biblię to odsuwamy. Ale są rzeczy, które musimy zmienić, by doświadczać woli Bożej. Tylko imię, które jest ponad wszelkie imię, daje nam gwarancję, że nasze modlitwy dotrą przed Boży tron. Dzieje apostolskie 4:12 tak jasno to mówią. To imię zostało nam dane według tego wersetu. I nie zostało nam dane żadne inne, przez które moglibyśmy być zbawieni. Gdy na kolanach wypowiadamy to imię, świat demonów wie, że takiego modliciela nie zatrzyma. Kiedy ten demoniczny, zły świat, kiedy przeciwności, kiedy przeciwnik widzi, że jesteś kimś, kto staje w imieniu Jezusa, żyje w imieniu Jezusa, przemienia się w imieniu Jezusa, kocha Jezusa, czci Jego imię, jest człowiekiem zbawcy, to ciemność wie, że ma kłopot. My jesteśmy świecznikiem, jesteśmy miastem na górze. Słuchajcie, świecznik nie istnieje po to, żeby oświetlić samego siebie. Zgodzicie się ze mną? Nikt nie wymyślił świecznika po to, żeby świetnie i pięknie oświetlał świecznik. Ale stoi po to, jak Biblia mówi, aby oświetlać dobro Boga, aby świat go mógł zobaczyć, aby mógł go chwalić. I gdy rozlega się wołanie Jezus, Jezus, Jezus. I my śpiewamy w tej pieśni ile treści w imieniu tym. Jezus, Jezus, Jezus. I wtedy przestają mieć znaczenie gniewne spojrzenia tłumu. Demoniczne moce muszą odstąpić. Kolejni Bartymeusze wstają z kolan, stają z tej ślepoty, stają z tego paraliżu sparaliżowani. Ślepi widzą, głusi słyszą. Jezus powiedział, ta Ewangelia jest zwiastowana. Czy wierzysz w to imię? Wiem, że tak. Wiem, że ci z was, którzy szli tą drogą, teraz wiem, że jesteście tymi, którzy wierzą w to imię, bo to jest kolejny warunek wysłuchania modlitwy. I chcę was namówić po tym czasie. Jeżeli czujesz, że nie doświadczasz wszystkiego, co chcesz, zbadaj swoje serce, sprawdź serce mnie, Panie. To imię to nie jest, wiecie, jakieś, żeby miło brzmiało. To nie jest jakiś fetysz, zaklęcie, tajne hasło. To jest wyznanie naszej wiary. Mój Jezus jest mocen. Mój Jezus ma moc zmienić moje życie. Jezus odpowiadając rzekł im, zaprawdę. Powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym uczynicie, ale gdybyście tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. Wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie, mamy Mateusza. I tutaj widzę ciekawą rzecz. Tak sobie to spokojnie czytałem. Wiecie, zaraz potem jest 23 werset, którego nie ująłem tu w tekście. Ale w tym 23 wersecie podchodzą faryzeusze, wiecie, oni zawsze musieli mieć jakąś komisję, jakąś radę. Wyobrażam sobie ich te nadęte miny i muszą się naradzić, udawać, że coś wiedzą. Komisja podchodzi do Jezusa. Jaką mocą to czynisz?
Kto ci dał tę moc? Bo my musimy, wiesz, omówić to. My jesteśmy stowarzyszenie, które kiedyś miało sens, ale teraz zajmuje się tylko omawianiem tego, co już wcześniej omówiło, żeby omówić to, co było omawiane. Oni się kręcili w jednym miejscu, broniąc się, a Jezus przychodził z rewolucją. I wierzę, że taka rewolucja przychodzi do naszego życia. Przychodzić do Boga bez wiary nie da się. Oni myśleli, że w tradycjach to znajdą. W tym, co już gdzieś powiedzieli czy zrobili. Nie, wiara w imię Jezusa. Czy przychodzić do Boga bez wiary? Nie wiem, nie przychodzi mi lepszy przykład do głowy. To jest tak, jak pójść do sklepu bez pieniędzy. Można pójść do sklepu bez pieniędzy? Można. A czemu nie? Można. Można. Do sklepu można chodzić bez pieniędzy. Jak byłem mały, były peweksy. I chodziłem wąchać czekoladę, bo na cały peweks było czuć. W domu był tylko wyrób czekoladopodobny, który wystała mama w drugiej kolejce. A wchodziłem do peweksu. Ten zapach, kto nie przeżył, to nie do opowiedzenia. Można, można, bez pieniędzy. Tylko widzisz, można iść do sklepu bez pieniędzy, tak jak można iść do Boga bez wiary. Problem jest, że kiedy wchodzisz do sklepu bez pieniędzy, to wtedy nieważne, czy przyszedłeś po dużo lub po mało, bo i tak nic nie dostaniesz. Nieważne jest, jako co byś chciał, bo i tak nic dla ciebie nie ma. Możesz oczywiście pooglądać i czasami tak właśnie chodzimy do kościoła, bo już uwierzyliśmy kłamstwu, że gdzieś w Afryce, może gdzieś tam Bóg działa w potężny sposób, ale zapomnieliśmy, że to w twoim życiu Bóg cię zbawił. Czy nie zbawił cię w potężny sposób? Czemu miałby nie działać w twoim życiu w potężny sposób? Można oczywiście też, jest jeszcze inne wyjście, spotkać takich, co bez pieniędzy chcą coś zabrać. Takiego ducha na przykład, który bez wiary w imię Jezusa, za pomocą, nie wiem, czarów, homeopatii jakiejś, gwiazd, astrologii, jakichś innych chocków, klocków obiecuje. I taki człowiek wygląda na przeduchowionego. Można bez pieniędzy w sklepie kupować. To się nazywa zupełnie inaczej wtedy. Kiedyś próbowałem bez pieniędzy kupować. Poszedłem do Superzamu w Bielsku. Ukradłem herbatniki szkolne i szklankę. Złapał mnie facet. Okazało się, że zna mojego tatę. Ja już wtedy w tym Supersamie nie czułem tyłu. Chociaż jeszcze nie wydarzył się sąd. Rozpłakałem się. Wiecie, chyba każdy chłopiec, nie wiem, przynajmniej każdy chłopiec z mojego sąsiedztwa miał doświadczenie, że coś podwędził. Ja też chciałem spróbować. Facet mnie wziął za ucho i zaprowadził mnie do piwnicy. I postawił mnie przed takimi drzwiami. Ja mówię, jakbym objawienie miał, nie? Zaprowadził mnie do piwnicy i postawił mnie przed takimi drzwiami. I się pyta, wiesz, co jest za tymi drzwiami? A ja przez to mówię, że nie wiem. On mówi, tam są cele i w kilku już siedzą tacy jak ty. I tam mamy też bat. I wieczorem wymierzamy karę. Ale widzę, że gdybyś mi obiecał, że już tego nie zrobisz, to ja nie powiem tacie i cię puszczę. Słuchajcie, na wszystkie znane mi świętości obiecałem, że nie chcę się znaleźć za tymi drzwiami. I nikt by mnie wtedy nie przekonał, że tam była kotłownia albo magazyn. Ja wiedziałem, że tam jest izba tortur. Sąd przychodzi. Także widzicie, można próbować bez pieniędzy, ale wtedy jest sąd. A Słowo Boże o takich próbach mówi tak. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Amen. Wiara zaczyna się wcześniej niż nasze poznanie, że modlitwa zadziała. Wiara zaczyna się wcześniej niż nasze poznanie, że odpowiedź przyjdzie z tej czy innej strony. Wiara zaczyna się przy spotkaniu z moim Panem, kiedy wiem, że On jest dobry i ma dla mnie to, co najlepsze. Wiara nie domaga się cudów. Ona sprawia, że wokół ciebie pojawia się duchowy klimat, w którym cuda się mogą dziać. Nie wiem, prościej tego nie umiem powiedzieć. Może klimat nie jest najwłaściwszym słowem, ale pojawia się ta duchowa możliwość, rzeczywistość, no nie umie słowa znaleźć, że będzie się dziać to, co Bóg obiecał, gdy składam moją wiarę w imię tego, przed którym stałem, wołałem i Bóg zadziała. Kolejny ważny krok.
Być może otrzymałeś odpowiedź. I Bóg ci pokazał teraz, dokąd masz iść. Ale być może modlisz się i mówisz tak, Panie, jaką mam wziąć służbę? Jaką misję? Czym mam być w Kościele? Zdecydowanie ci mówię na pewno, do czegoś cię Bóg powołał. Nie ma takiego powołania jak krytyk chrześcijański. Chociaż oni występują. Ja już dawno nie mam Facebooka, ale wiem, że tam jest ich centrum sterowania. Oni występują, ale nie ma takiego powołania. Jeśli Bóg cię powołał, to wstąpisz na drogę, która będzie jedyną drogą radości i szczęścia w twoim życiu. A więc trzeba się modlić zgodnie z wolą Bożą. O modlitwie Jezusa ludzie wiedzieli. Pewien niezwykły szczegół, zapisany w Jana 11:22. Chciałbym, byśmy byli kościołem, do którego ludzie z tym przekonaniem, widząc w nas Jezusa, będą przychodzić, a wy? Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Czy nie marzycie być takim zborem? Gdzie ludzie przychodzą i powiedzą, wiecie co, jesteście inni. Spotykam ludzi z różnych wyznań może. Ja spotykam ludzi tu i tam. Wszyscy w tym kraju mówią, że w coś wierzą, że wierzą w Boga, w taki czy inny sposób, takiego czy innego. Ale wam powiedzą ludzie, jesteście niezwykli. Ja nigdy nie słyszałem, żebyście o kimś plotkowali. Ja nigdy nie słyszałem, żebyście komuś krzywdę zrobili. Nigdy nie słyszałem, byście kogoś okradli. Nigdy nie słyszałem, byście występowali politycznie, byście reprezentowali z tej kazalnicy poglądy polityczne albo jakieś inne. Ale wiesz co? Zanim do was przyszedłem, to słyszałem, że kochacie Boga i że Bóg odpowiedział pośród was na wiele modlitw. Czy nie jest waszym marzeniem taki Kościół? Że jesteśmy tymi, którym Bóg odpowiada. I to jest powołanie na różnych miejscach realizowane, blisko i daleko od domu, w prostych i trudnych zadaniach. Jan pisze w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, słyszycie to? Według Jego woli wysłuchuje nas, a jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Ja już wiem, że mój Pan jest pełen łaski. Ja już wiem, że mój Pan mi da to, co najlepsze. Ja, wiecie, uczę się powoli modlitwy. Może nie jestem najszybciej tak zwanym kumającym uczniem, ale zaczynam powoli rozumieć, że ja nawet specjalnie nie muszę Bogu wyjaśniać, jak On to ma zrobić. Ale bardziej oddać się do Jego dyspozycji. Mów, Panie, sługa Twój słucha, powiedział mały chłopiec w Starym Testamencie. Samuel, mów, Panie. Pouczony, że to jest najlepsza reakcja, kiedy wchodzisz w bliskość z Bogiem. Jaka jest wola Boża dla Ciebie? Jaka jest wola Boża dla mnie? Bo oczywiście Bóg może uczynić coś dla wołającego bez poznania czegokolwiek, oprócz tego, że Bóg istnieje. Są ludzie, co nic nie wiedzieli. Czytałem książki misyjne, byłem zadziwiony. Richardson, antropolog, podróżnik, teolog. Richardson opisał wioskę indiańską, gdzie misjonarze znaleźli poznanie najwyższego. Tylko tyle, że ci ludzie nie za bardzo wiedzieli, kto to. Był zaskoczony. Przeczytajcie sobie jedną, myślę, że książka, która znajduje się na top 10 moich książek w mojej bibliotece. Przeczytałem ją kilka razy. Wieczność w ich sercach, Dona Richardsona. I w tej odległej indiańskiej wiosce okazało się, że oni mówią, przestaliśmy się modlić do innych bóstw. My wiemy, że gdzieś jest ktoś ponad wszystkimi bogami. I jeszcze się okazała inna ciekawa rzecz. Jest misjonarz, biały człowiek z księgą, przyszedł do tej wsi, a ludzie byli momentalnie gotowi słuchać słowa. On nie rozumiał, jak to jest, że oni już są gotowi słuchać słowa. I wtedy opowiedzieli im historię sprzed wielu, wielu, wielu pokoleń. Jeden ze starszych ludzi mówi, moja babcia dostała od wielkiego ducha, bo tylko tyle rozumieli, że Bóg jest wielkim duchem, ale nic więcej nie rozumieli. Dostała od wielkiego ducha takie słowo, że pewnego dnia przyjdzie biały człowiek z księgą i ta księga opowie wam, kim jestem
I wiecie co? Ja się nie dziwię, że tam się cuda działy. Oni przyjęli słowo, zanim przeczytali. Oni już przyjęli je. Zawsze dochodzisz do tego miejsca. Tu mamy ten stopień, który jest czasem zbyt wysoki dla niektórych i wstrzymują się w modlitwie albo są rozczarowani. Uważają, że wola Boża jest zbytnim misterium, zbyt ukryta, tajna, by ją poznać. Ja nie mówię, że Bóg ci pokaże w jeden dzień wszystkie szczegóły. Być może będzie cię prowadził krok po kroku i da ci tyle światła, by następny krok uczynić. Ja nie wiem, w różnych miejscach mojego życia byłem. Kiedy zakładałem mój pierwszy zbór, pierwsze trzy osoby, które mieliśmy ochrzcić, zamordowano nam. Chrzest mieliśmy mieć czwartek, zamordowali nam trzech braci w środę. Zamordowali nam pierwszych trzech katechumenów. Rozgromili dosłownie naszą małą, nową wspólnotę. Jeszcze usłyszałem, ty Polak, jak będziesz grzeczny, to ci się nic nie stanie. Wróciłem do domu. Byłem młodym mężem młodziutkiej żony. A w naszym domu spało nasze pierwsze dziecko, malutki dzidziuś, który dzisiaj jest większy niż ja. I nie wiedziałem, co mam zrobić. Którędy iść? Do mojej żony przychodziły siostry, które mówiły, niepotrzebnie puszczasz męża. Ja wiem, my wiemy, gdzie on jeździ. My wiemy, gdzie oni zakładają zbór. Tam się nie powinno jeździć, tam co roku kilka osób ginie. Wiesz co, między nami nigdy nawet nie było dyskusji w tej sprawie, czy jechać, czy nie jechać. Myśmy wiedzieli. Bóg nam pokazał swoją wolę. I wy też w tym macie udział, bo to z tego zboru pastor i paru innych położyliście na nas ręce, wysłaliście nas i myśmy myśleli, że jedziemy być misjonarzami i uczyć. A wiecie, co się stało? Okazało się, że pojechaliśmy do misjonarzy się uczyć, żeby móc zrobić to, do czego nas powołał Bóg. Dzieją się rzeczy niezwykłe. Czasem krok po kroku idziesz, co mam robić dalej? Dokąd mam dalej iść? I pamiętam dzień, kiedy stało mi się za trudno. Już miałem tak powyżej uszu tego kościoła, a już najbardziej, bo ja byłem drugim pastorem, pierwszego pastora. Cały czas tylko słyszałem, że jestem gruby i leniwy. Przychodził rano i mówi, słuchaj, grubasie, albo chcesz być misjonarzem i wstajesz, albo idź se pojedz, a ja sam pojadę. Moja żona pamięta, jak on mówił. O 10:00 potrafił łomotać tak drzwi, że na całe drzwi się huśtały. Ja cicho otwieram, mówię, cicho, bo dziecko obudzisz. Jak go budzę, to zacznie z powrotem. Mały jest zdrowy, będzie dobrze spał. Musimy jechać się pomodlić. Ja nie wiedziałem, co się robić z takim facetem. Ja nigdy takich maniaków nie spotkałem. Ale zdziwiłem się, kiedy zobaczyłem, jak Bóg działa w jego życiu. Zdziwiłem się, jak zobaczyłem, jak się modli o ludzi. Działy się niezwykłe rzeczy, ale wiecie, zanim one się zaczęły dziać, pamiętam taki moment przełomowy, kiedy ja już go miałem potąd. Wziąłem autobus, pojechałem na Litwę. Zostawiłem go się w domu, pojechałem na Litwę do Kłajpedy. Być może wam już opowiadałem to świadectwo. W Kłajpedzie znalazłem dom pewnych wierzących i tam nareszcie się działo to, co ja chciałem. Tam mnie przyjęto nie, że gruby, nie, że leniwy, nie, że się musi uczyć, tylko oni wiedzieli, że jestem misjonarzem, że jestem z Polski. O, misjonarz z Polski, chwała Bogu, bracie. Dali jeść. Szanowali, uważali, że naprawdę ktoś jestem, bo z Polski, misjonarz i jeszcze w humanitarnej pomocy pracuję. Tam byłem kimś. Chodziłem w glorii swojego imienia i pomyślałem sobie, wiecie, tylko jak się teraz wykręcić z tego Bożego wariata. Znaczy wtedy to używałem bez Bożego. Z tego wariata. I wymyśliłem sobie, że pojadę do niego i powiem mu, że Bóg mi objawił, że mam jechać do Kłajpedy i tam zostać misjonarzem. Wymyśliłem sobie i pojechałem moim malutkim, starym buzikiem powiedzieć mu. Stanąłem przed drzwiami, bo się zacząłem go trochę bać. Ułożyłem sobie, jak mu to powiem. Wiecie, jak my to mówimy? Jak tak nie chcemy wprost powiedzieć, że kombinujemy, to wiesz, tak w sercu czuję. Tak jakieś mam jakieś takie odczucie, takie mrówki, no. I tak sobie domyślę, powiem mu, tak Pan chce. I wiecie, zanim otwarłem usta, żeby mu powiedzieć to kłamstwo, zobaczyłem, kim jest człowiek, który chodzi w Duchu Świętym. On otworzył drzwi, spojrzał na mnie i mówi, wiesz, cześć, przyjechałem cię porozmawiać. On mówi, cicho bądź, mam dla ciebie słowo od Pana. Ja mówię, jakie? Jeżeli mnie teraz zostawisz tak, jak chcesz, Bóg już nie podejmie się twojej nauki, to będzie koniec twoich lekcji, wrócisz do domu. Wróciłem do domu i powiedziałem do mojej żony, zostajemy. Bałem przyznać, jak mnie poniżyli.
To jest tam miejsce, gdzie życzymy, że Jego wola jest najważniejsza. Zaczynamy jednak od Słowa Bożego. Nie trzeba być super duchownym, by przeczytać, co pisze i powiedzieć, chcę to, Panie, przyjąć, pomóż mi. I nie ma sensu modlitwa o coś, o czym Bóg już nam powiedział, że tego nie chce. Ma sens modlitwa o coś, gdzie przedstawiamy siebie Bogu dla Jego służby. Zróbcie to, a będziemy mieć zbór, wiecie, niezwykły. Nie tylko będziecie czytać cudowną historię tego zboru i chwała Bogu za wszystko, co się stało, ale ja wierzę, że nie chcemy być miejscem wspomnień, amen? Chcemy być miejscem, które idzie dalej do przodu. Chcesz być rodziną, która idzie dalej do przodu. Chcesz być mężem, ojcem, żoną, mamą, synem, córką, kimkolwiek, pracownikiem, kimś, kto idzie do przodu. Patrzcie na wolę Bożą. Coś wam ważnego powiem teraz, jeśli chodzi o modlitwę o woli Bożej, zanim powoli będę lądował. Wy wiecie, że ja w kazaniach ląduję jak ciężki bombowiec. Długo. Ale tu mam timer. Chcę wam coś ważnego o woli Bożej powiedzieć. Trochę dogmatyki teraz. Aspektami woli Bożej, tak sobie wyobraźcie, są jakby dwa filary. Wyobraźcie sobie teraz, że tu stoi filar i tu stoi filar. Coś wam o tych filarach powiem. Te dwa filary są jakby, nie mówię, że one są jakby, byście coś zrozumieli ważnego, przyjaciele. One są jakby dwie wole Boże, perfekcyjnie tworzące klimat trzeciej woli Bożej. To nie jest teologiczny język, niewłaściwy, ale coś wam chcę wytłumaczyć. Dla trzeciej, osobistej woli Bożej, a teraz będzie teologicznie poprawnie, byśmy zrozumieli. A więc mamy dwa filary, dwie wole Boże, powiedziałem. Jeszcze raz mówię, to nie jest język teologiczny. Które tworzą klimat dla trzeciej. O czym mówię? Bo wielu z nas wierzących całkiem to zgubiło i to jest ważne. A więc pierwszym filarem woli Bożej, nie podlegającym żadnej dyskusji teologicznej, jest Boża opatrzność. Albo prościej to mówiąc, niezmienny Boży plan dla ludzi i świata. To jest moralna wola Boża później? Drugim filarem? Tu jest moralna wola Boża? Tu jest Boża opatrzność, czyli niezmienny Boży plan dla świata. Tu jest moralna wola Boża. I tu pośrodku teraz tworzy się klimat dla istnienia tego, co nazywasz osobistą wolą Bożą dla twojego życia. Do czego zmierzam? Jest wola Boża, którą mogę, jak już powiedziałem, nazwać opatrznością, niezmiennym Bożym planem dla świata. Niektórzy mówią opatrzność, inni właśnie niezmienny Boży plan dla świata. To jest i dla Kościoła oczywiście, to jest ta Boża wola, która wypełni się bez względu na twoje, moje albo świata posłuszeństwo. To się stanie bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy się to nie podoba komuś. Są rzeczy, które się staną i koniec, bo tak chce Bóg. Jedną z takich rzeczy jest na przykład co? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał. I choćby nie wiem, ilu się modliło, żeby nie dał, to On dał. I kiedy wypełniły się dni, kiedy przyszły właściwie dni, w Betlejem, czy nad Betlejem zatrzymała się gwiazda i stało się. Bóg dał i to był Jego odwieczny plan ukryty w Chrystusie. Od tego miejsca się zaczęło dziać. To jest ten filar. Ta wieczna wola Boża. To jest niezmienne, choćby nie wiem, jak kto się modlił. My, kochając Boga, po prostu przyjmujemy to i to jest naszą radością. Bóg dał Syna. Nieważne, czy ktoś chciał tego, czy nie. Bo tylko mówię jako przykład. Nieważne, czy ty i ja czekamy na to lub nie, czy chcemy o tym słyszeć, czy nie. Bóg to zrobi. To jest ta odwieczna wola Boża. Nie ma znaczenia nawet, gdybym codziennie się modlił, żeby się to nie stało. To jest filar niewzruszony. Jest starszy niż istnienie tej planety. Kolejny filar, drugi. Wyobrażacie sobie ten filar już? Macie go? Trzymajcie go w oczach, niech tu stoi w waszych oczach. Teraz mamy ten drugi filar. Kolejny to jest moralna wola Boża. Co to jest takiego? To jest jasno wyrażona przez Słowo Boże wola Boga dla każdego człowieka, dana nam w Słowie przez prawo i proroków. Kiedy Jezus rozmawiał z kimś, tego właśnie używał. Gdybyście czytali na przykład, jak Jezus szedł w drodze z uczniami, pamiętacie, jak im się pokazał w drodze do Emaus? To tam Słowo Boże, jak je uważnie wczytacie się, zobaczycie, że Jezus używał trzech części hebrajskiej Biblii, czyli Starego Testamentu,
Tory, Nevim i Ketubim od Mojżesza przez proroków dokazywał ich, co jest napisane w pismach. To jest moralna wola Boża dla każdego człowieka, niezmienna, dobra i dla każdego pożyteczna, dla każdego człowieka niezawodna, pouczająca nas jasno, jak mamy żyć, nie podlegająca naszym kombinacjom i zmianom. Kto ją zmienia, zmienia Boże Słowo. Zafałszuje Boże Słowo. To jest drugi filar. Pamiętacie pierwszy? Niezmienna wola Boża, a to jest moralna wola Boża. I na przykład na misję do Chin, czy to jest wola Boża, żeby jechać na misję do Chin? Czy to jest wola Boża z tego filaru? Nie, no tu jej nie znajduje. Czy to jest wola Boża z tego filaru? Też jej tu nie znajduje. To się pojawi tu. Na misję do Chin jeden może jechać, inny nie. Lecz każdy z nas nie może kraść. Słyszycie mnie? Niezmienna wola Boża, moralna jest taka, nie kradnij. I nigdy Duch Święty ci nie powie, no wiesz, w tym wypadku, dawaj. Nie, to jest niezmienne. Gdyby ten filar runął, to nie ma nadziei dla wypełnienia się Bożego powołania w twoim życiu. To jest niezmienna wola Boża. Chiny taką nie są. To mamy na myśli, mówiąc o moralnej woli Bożej, odróżniając ją od osobistej woli Bożej. A więc macie odwieczną wolę Bożą, moralną wolę Bożą i tu się pojawia wola Boża dla twojego życia. I tylko wtedy się pojawia, gdy te dwa filary w twoim życiu są zadbane, przemodlone i oczytane. To mamy na myśli. Mówiąc o moralnej woli Bożej, jest ogromna różnica, jeśli chodzi teraz o osobistą wolę Bożą. Wiecie, Bóg podał tu prawa, które jasno mi pokazują, czy jestem w Jego woli, czy poza Jego wolą. Teraz ocierające się o nieprzyzwoitość pytanie zadam. Specjalnie takie dobrałem. Skreśliłem je, potem dopisałem. Skreśliłem i dopisałem, jak się przygotowałem. Ale chciałem, żebyście zrozumieli tak jasno, że nie wiem. Pytanie brzmi, czy mogę mieć kochankę? Nie, bo to będzie przeciwne Jego woli dla mnie. Dlaczego? Bo napisane nie cudzołóż. Czy mogę se trochę ukraść z tej skrzynki, bo akurat mamy cienko? Nie, bo zostało napisane nie kradnij. To będzie przeciwne Jego woli, która jest odwieczna, nienaruszalna, moralna wola Boża. Nie mogę zdradzać mojej żony, bo Bóg ma coś świętego w nas i dla nas. Nie mogę kraść drugiemu człowiekowi jego pieniędzy, bo czynię zło, które pewnego dnia stanie na sądzie. Nie mogę. Jak mówię, celowo podaję tak jaskrawy przykład, by było widać, o co chodzi. Czy mogę oszukiwać urząd skarbowy? Nie. Jeżeli oszukuję władzę, jeżeli oszukuję bliźniego, bez względu na to, gdzie zasiada, nigdy w historii Kościoła Kościół nikogo nie oszukał. Oczywiście pewne rzeczy czasami Kościół przemilczał, jak na przykład przemyt Biblii. Ale Kościół nigdy nie jest kłamcą. Nie, bo to by mnie postawiło poza wolą Bożą dla mojego życia, a więc odwieczna wola Boża, muszę jej powiedzieć amen. Moralna wola Boża, muszę jej powiedzieć amen i pilnować ją w moim sercu. Zapomnij, człowieku kochany, kimkolwiek jesteś. Powtórzę ci jeszcze raz. Zapomnij na zawsze, jeżeli modlisz się, by być misjonarzem, kaznodzieją, służyć w którejkolwiek z misji naszego zboru czy innego kościoła, pojechać do Afryki i Azji, a nie potrafisz swoich łap nie pobrudzić kradzieżą, jęzora swojego nie upaplać w kłamstwie i nie potrafisz swoich oczu zachować w czystości, to zapomnij, że Bóg ci objawi, dokąd masz pójść w służbie. I dlatego mieliśmy post i modlitwę. Do tego miejsca chciałem z wami dojść. Musisz zrobić ty i ja to samo, co zrobił król Dawid. Badaj moje serce. I kiedy Bóg te dwie sprawy załatwi, tu się zacznie świecić to, co ci się wydawało, że nie możesz zobaczyć. Powiesz, wiesz, no długo się modlę i nie widzę. Nie widzisz być może, bo Bóg cię ciągle uczy, albo być może dlatego, że ten filar kruszy się. Jeszcze w to, że Bóg świat stworzył, Jezusa poznał, uwierzysz. Ale w to, że bliźniego trzeba traktować tak, inaczej, w to, że Boże prawa nie zostały w niczym zmienione, są odwieczną Bożą wolą,
to cię stawia poza wolą Bożą. Czasami ludzie wychodzą na środek i proszą o modlitwę. I mówią, chcę jechać na misję. Chcę zostać tym czy tamtym. Żal mi bezdomnych, chcę im służyć. Jeśli chcesz to robić tak, żeby twoje słowa były czymś, do czego przyznaje się Duch Święty, to nie rób trików. Bo ludzie wychodzą do przodu. Albo podnoszą rękę i mówią, chcę się modlić o Boże powołanie w moim życiu, bo chcę, czuję, że kocham Rosjan, chcę jechać na Rosji na misję. Albo czuję, że kocham, nie wiem, Niemców i chcę wyjechać do Niemiec, powiedzieć im o Bogu. Albo kocham Afrykańczyków, chcę do Afryki. I robią trik. Są poza moralną wolą Boga dla człowieka, a chcą, by Kościół to błogosławił. I Kościół może nie wiedzieć, bo nas, mnie, ciebie, człowieka można oszukać. Mnie wiele razy oszukano, ale jest ktoś, kogo się oszukać nie da. Ten, który posyła, ten, który zaopatruje w cuda i zaopatrzenie, ten, który z radością cię przyjmie w dniu, kiedy stanie twe serce i ten stary, spruty namiot wywróci się i wsadzą go do skrzynki, a on cię przywita w domu i powie, witaj, witaj, sługo, dobry, bo wypełniłeś moją wolę dla twojego życia. Jest dla twojego życia wola Boża, ale być może właśnie dlatego ciągle nic się nie dzieje i nie słyszysz. Jeśli jesteś poza wolą Bożą dla Kościoła lub poza Bożą wolą, którą nazwałem moralnością, nigdy nie zaświeci się to jasne światło tu pośrodku. Wierzysz w to, zrób porządek z tym, a Duch Święty przyjdzie do twojego życia. Bo Bóg nie zamierza pracować ze złodziejami czy kłamcami. Kimkolwiek jesteś, jeśli to czujesz teraz, niech Duch Święty w was działa. Ja nie ośmieliłbym się, i jeszcze raz chcę, żeby to było zrozumiane, nie ośmieliłbym się, chyba żeby, nie wiem, Pan Bóg mi pokazał napis nad czyjąś głową, oskarżyć człowieka o coś, bo ja nie wiem wszystkiego. Ale twój Ojciec cię kocha, wierzysz w to? Twój Bóg wie, przez co idziesz. Twój Bóg wie, że ci się wydaje, że inaczej wtedy nie mogłeś, ale dzisiaj... W imieniu Jezusa twój Bóg mówi do ciebie. Przez Jezusa twój Bóg mówi do ciebie. Dzisiaj w imieniu Jezusa Duch Święty ci oświadcza. Da się inaczej. Pozwól mi się poprowadzić nową drogą. Podejmij decyzję. Idź, przeproś tych, którzy mają coś przeciw tobie. Nawet jeśli nie mają racji. Nic nie tłumacz, tylko przeproś. Idź, pojednaj się z tym, którego obgadałeś. Idź i uściskaj tego, do którego czułeś ostatnio jakieś dziwnie niehalo. Zostaw to, niech się tym świat bawi. Stań się częścią Kościoła, a pewnego dnia będzie wspomnienie, przepiękne wspomnienie, że będziesz mógł stać i powiedzieć świadectwo. Był taki dzień w moim życiu, gdy Jezus przy mnie stanął i zrozumiałem, że On kocha mnie i nie chce już tak żyć, jak ten świat żyje. Chce iść inną drogą. Stańmy teraz do modlitwy. O Panie, dziękuję Ci, że jesteś tym, który przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Że jesteś tym, który przechadza się po Twoim kościele. Że jesteś tym, który każdy z tych kościołów, chociaż są jednym kościołem, to każdy z nich inaczej napomina. Tam w Księdze Objawienia chcemy teraz czerpać też dla nas. Dziękuję Ci, że przechadzasz się też pośród nas. Że też i każdego z nas oddzielnie widzisz, prowadzisz, kochasz i kierujesz. Panie, pragniemy być tymi, którzy dzisiaj przed Tobą stają, mówią, bądź wola Twoja. Panie, śladami Jezusa chcemy dojść do tego miejsca, kiedy będę miał odwagę powiedzieć, nie moja, nie moja, nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Panie, jeżeli widzisz w moim życiu zły wzrok, jakieś złe słowa, zawiść i jeśli widzisz, że kogoś ze zborowników skrzywdziłem, jeśli widzisz, że komuś jestem coś dłużny, udaję, że tego nie widzę, bo chciałem o tym zapomnieć. Jeśli widzisz, że cię zraniłem i udaję przed ludźmi pobożnego, to badaj mnie, Boże, i spraw serce moje, czy kroczę drogą życia. Postaw swoją pieczęć na tym poście i modlitwie. Poprowadź nas, Królu Królów.
i daj nam świeży oddech. Daj nam nową radość i nowe powołania. O to jako Kościół Cię prosimy w imieniu Jezusa.